płynnie przechodzimy do miejscowości Olsztyn w jego macierzystej, jurajskiej gminie. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XIII wieku w przekazach traktujących o zamku rozbudowanym następnie w wieku XIV przez króla Kazimierza Wielkiego w ramach budowy sieci warownej pod nazwą Orle Gniazda. Z czasem to pod warownią zaczęła rozwijać się osada o charakterze podgrodzia. Impulsem do rozwoju okazało się nadanie w 1532 roku praw do organizowania targów i jarmarków. Dynamiczny rozwój został jednak zdławiony z powodu najazdu wojsk Maksymiliana Habsburga 50 lat później oraz potop szwedzki po kolejnych 100. Ten drugi pozostawił po sobie ruiny warowni. Wedle podań, lokalna ludność w XIX wieku pozyskiwała z nich już budulec do własnych domów. Kres jakiemukolwiek postępowi przyniósł wielki pożar Olsztyna z 1719 roku, po którym okolica została całkowicie wyniszczona. Miasteczko przybrało charakter rolniczej osady. Ostatecznie carskim ukazem z 1870 roku Olsztyn został bezpowrotnie pozbawiony praw miejskich. Dzisiaj Olsztyn jest malowniczym miasteczkiem, które w ostatnich latach przeszło sporo prac w przestrzeni publicznej, ostatecznie odświeżających jego wygląd. To dobrze zainwestowane środki, bo odwiedzający będą pod wrażeniem istnej sielskości miasteczka zwieńczonego wzgórzem zamkowym. I to głównie z ruin zamku. Olsztyn jest znany w okolicy. Niewielu go odwiedzających zna jeszcze inne atrakcje, takie jak stary zabytkowy spichlerz, drewnianą szopkę będącą częścią kulturowego szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego, czy choćby kamieniołomu Kielniki. W ramach tej serii ponownie odwiedzimy ruiny zamku oraz kamieniołom. Naszą wędrówkę przez Olsztyn zakończymy wizytą nad mogiłą powstańców. Olsztyn jest komunikacyjnie powiązany z Częstochową, z którą łączy go komunikacja miejska na liniach podmiejskich. Widzimy się na szlaku.